Cześć, z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Tym razem drugi głośnik od marki Vacos, model SP2823BK, czyli troszeczkę większy brat modelu, który testowałem dla Was poprzednio. Film możecie sobie zobaczyć oczywiście u góry. Co tym razem, jeżeli chodzi o sam zestaw? Jak widzicie, głośnik już rozpakowany, więc zasadniczo w pudełku otrzymujemy głośnik, kabel micro USB do zasilania, jak i również kabel mini jackowy do podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku lub też rozszerzenia możliwości samej anteny zawartej w środku, gdyż głośnik tak naprawdę ma kilka funkcji. Poza tym, że oczywiście możemy odtwarzać z niego muzykę za pomocą Bluetooth, możemy podłączyć się liniowo, odtwarzać dźwięk, możemy też również włożyć kartę microSD do środka i odtwarzać muzykę z karty do 32 giga, jak i również na pokładzie mamy radio FM, czyli możemy słuchać sobie radia za jego pomocą, no i oczywiście najbardziej standardowa rzecz, czyli służyć jako zestaw głośno mówiący, czyli możemy z niego odbierać, odsłuchiwać i rozmawiać za jego pomocą i korzystać z normalnych połączeń głosowych. Co się dowiadujemy, jeżeli chodzi o ten głośnik, jeżeli chodzi o samą jego specyfikację? Na pokładzie mamy baterię 1200 mAh, czyli granie między 3 a 5 godzin co najmniej, jeżeli nie więcej. Czas ładowania, no chwilę to trwa, około 3 do 4 godzin. Oczywiście Bluetooth w standardzie 4.2, co za tym idzie, wszystkie związane z tym protokoły są obsługiwane. Częstotliwość, jeżeli chodzi o brzmienie, 80-20 kHz. Standard, bym powiedział, jeżeli chodzi o specyfikację brzmieniową. Wydaje mi się, że nie do końca da się tego typu wartości osiągnąć, ale tak też tutaj nam producent twierdzi. Moc 2x3 W. Karty microSD, jak mówiłem, na pokładzie do 32 giga. No i cóż, co się dowiadujemy odnośnie samego głośnika? Głośnik zbudowany jest z dwóch przetworników wielkości. Niestety tutaj producent nie podał, ale patrząc też, ja to widzę, może Wam też się uda teraz przyjrzeć mniej więcej tutaj około 3,5 do 4 cm przetworniki, czyli głośnik stereo, dodatkowo dwie pasywne membrany, za pomocą których poprawiane jest brzmienie basu. Coś więcej, oczywiście od przodu bardzo fajna siateczka metalowa chroniąca nam całość, jeżeli chodzi o przetworniki, wyświetlacz, na którym wyświetlane mamy tryby, co się aktualnie dzieje z naszym głośnikiem. Od góry mamy sterowanie, czyli przełączanie między trybami, pauzowanie, wznawianie, odbieranie połączeń, przyciski służące do regulacji głośności, jak i również przewijania utworów. Od tyłu, jeżeli chodzi o rzeczy, które tutaj mamy, możliwość podłączenia karty microSD lub też pendrive'a, z którego będziemy odtwarzać muzykę. Wejście auxowe, czyli możemy sobie tutaj liniowo podłączyć coś, co chcemy, z czego chcemy sobie słuchać. Brzmienie, dodatkowo oczywiście przycisk włączenia, wyłączenia, zasilanie, jak i również mikrofon. Dobra, co więcej, od dołu mamy takie fajne stopki gumowe, które chronią nam nasz głośnik przed ewentualnym ześlizgnięciem się, więc pod tym względem nie odsunie nam się, on nigdzie nie usunie. Całość wykonana z metalu, fajnie, taki lekko gumowana obudowa, więc jak najbardziej jestem na tak. Zasadniczo wielkość taka prostokątna, powiedzmy, tuba. Bardzo ładny, schludny, jeżeli chodzi o wygląd. Prosty, minimalistyczny, czyli to, co ja najbardziej lubię, a dodatkowo czarny. Dobra, przejdźmy do słuchu. Jak brzmi to urządzenie? Klasycznie, jeżeli chodzi o podłączenie, na liście urządzeń wyszukujemy głośnika, czyli SP2823BK. Łączymy się i możemy odtwarzać muzykę. Dobra, jak to wszystko brzmi? Posłuchajcie chwilę. Mamy głośność maksymalną z poziomu telefonu, jeszcze zgłośnimy odtwarzacz na maksa. Cóż, jeżeli chodzi o głośność, 2x3 W, jest ok, a wydaje się, że tego jest troszeczkę nawet więcej. Jeżeli chodzi o jakieś niższe rejestry, posłuchajcie sami.
za chwilę trochę basu. Brzmienie. Co możemy o nim powiedzieć? Zasadniczo wielkość membran robi swoje. Mamy bardzo ładny środek, lekko spiczastą górę, więc jesteśmy w stanie ją usłyszeć, ale nie jest to jakaś taka bardzo piskliwa, spineskowa, jak ja to nazywam, więc jest ok, chociaż mogłoby być jej troszeczkę więcej. No i dół. Mamy dwie membrany pasywne, które teoretycznie poprawiają nam brzmienie dolnych zakresów. Słychać to w postaci bardziej takiego punktowego, uderzeniowego basu, jednakże nie schodzi on za bardzo nisko, więc bas jest bardziej, powiedzmy, zaznaczony, jeżeli chodzi o taki uderzeniowy charakter, a niestety nie schodzi nisko, ale no czego się spodziewamy? Mamy to głośnik, urządzenie przenośne, które ma służyć do tego, żeby otworzyć sobie ewentualnie w pokoju na spokojnie muzykę mniejszym albo gdzieś, gdzie jesteśmy na zewnątrz i wtedy korzystać i sobie ją słuchać, więc pod tym względem jak najbardziej ok. Przejdźmy do jakiegoś kolejnego utworu. Następny utwór. Brzmienie całego tego głośnika. Jak dla mnie spójne, z delikatną charakterystyką górną i może troszeczkę środkiem. Bas jest zaznaczony, no jednakże nie jest jakiś taki schodzący nisko, jak już to wam powiedziałem, więc po prostu bardziej taki atakujący, informujący, że powinno być tutaj zejście w dół, no ale nie do końca ono jest realizowane, ale tak być musi z racji konstrukcji tego urządzenia. Cóż, jeżeli chodzi o dodatkowe funkcje tego urządzenia, fajnie, że na pokładzie mamy Radio FM, które możemy sobie przełączyć, wyszukać fale. Jeżeli macie jakiś problem z ich wyszukaniem, zawsze możecie skorzystać z kabla, który pomoże wam w znalezieniu kolejnych fal. Fajnie też, że możemy słuchać muzyki z pendrive'ów, z kart pamięci, jak i również z zewnętrznych źródeł, więc pod tym względem jak najbardziej ok. Plusem jest to, że mamy wyświetlacz, czyli za pomocą niego widzimy, jak bardzo mamy głośno ustawione urządzenie. Możemy sobie to oczywiście z poziomu tego regulować, jest to oczywiście, ale bardzo fajny gadżet, przydatna rzecz, która nam przychodzi. No i również samo wykonanie też jest bardzo, bardzo fajne. Może minimalnie czasami, jeżeli mamy dosyć tłuste palce, jesteśmy w stanie zebrać jakieś jego na nim odciski, ale zasadniczo w utrzymaniu w czystości jak najbardziej ok. Małe, czarne, może już nie takie małe, troszeczkę większe od poprzedniego modelu urządzenie, ale brzmienie, brzmieniowo jak najbardziej poprawne, ok. Może oczywiście nie jest to głośnik basowy, ale dla osób, które lubią po prostu posłuchać muzyki tak, jak ona powinna brzmieć, bez żadnych takich większych przerysowań, jeżeli chodzi o bas, jak najbardziej ok. Jak wy oceniacie tego typu głośniki właśnie? Mi się ta seria, szczerze mówiąc powiem, jeżeli chodzi o wygląd, podoba. Jest prosta, czarna i to jest to, co mnie urzeka w tego typu produktach. Nie jest w jakiś sposób przestylizowana, przekolorowana, po prostu wygląda jak powinna, brzmi poprawnie, więc jak najbardziej ok. Co wy myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Chętnie się dowiem oczywiście, jakie jest wasze zdanie na temat tego typu głośników. Używaliście, słuchaliście, testowaliście, również dajcie znać. Fajne jest to, że no mamy tutaj multum funkcji, czyli nie jest to tylko głośnik Bluetooth, ale i również te wszystkie inne rzeczy, o których mówiłem, wam można za pomocą niego realizować. Cóż, jeżeli film wam się podobał, oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Niedługo myślę, że za jakiś czas, jak już trochę tych głośników się uzbiera, będzie jakieś większe porównanie wielu modeli, co mniej więcej, jak brzmią, który brzmi najlepiej, co wybrać. Ten oczywiście również będzie pewnie w tym porównaniu. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zapraszam, myślę, warto. Film się podobał, oczywiście łapka w górę zawsze też się przyda. A na dzisiaj myślę odnośnie takiego wyglądowego, jak i również odsłuchowego filmu odnośnie głośnika Wacos SP2823 BK. Z mojej strony tyle. Trzymajcie się ciepło. Hej.